teraz taka piosenka głęboko z archiwów, z programu Tunel, do której muzykę napisał Piotr Kajeton Matczuk. Oddział chorych na raka. Pięciu na jedną salę kładli na Banacha. Miejsca ciągle za mało, a rak coś się pleni, więc pięciu nas leżało, a każdy miał stracha, że to kres jego drogi. Na tej ciężkiej ziemi ten zwód okna z godnością znosił swoje lęki. Szlafrok, kapcie, tranzystor, oficerska mina dyrygował, jak mamy korzystać z łazienki. A ja nic nie mówię. Czytałem kryminał, a ja nic nie mówię. Czytałem kryminał. Drugi z kuzem na wardze lubił telewizję, więc każdą wolną chwilę na kobiecym siedział. Mówił, wie pan, w cywilu to ja jestem fryzjer, ale teleturnieje mnie biorą ta wiedza. Godny zgodził się owszem, że bez wiedzy nijak. On jednak osobiście zwykł chadzać do kina, po czym włączał tranzystor na Radio Maryja. A ja nic nie mówiłem. Czytałem kryminał, a ja nic nie mówiłem. Czytałem kryminał. Trzeci wciąż się naświetlał, miał głowę w bandażach, skórę z twarzy jak sandał i dziurę po uchu. Znikał płucka, przewietrzyć i raczka podsmażyć. Nikotynka, powiadał, podtrzymuje na duchu. Ten od teleturniejów odmawiał jej zalet. Panie pański nowotwór, to ta nikotyna. Obrażał się palacz, przecież uchem nie palę. A ja nic nie mówiłem. Czytałem kryminał, a ja nic nie mówiłem. Czytałem kryminał. Czwarty też małomówny, wwieźli go o zmierzchu i wcisnęli na siłę w kąt pod krucyfiksem. Tak na oko oświadczał, jestem zdrów w powierzchu, ale rak mnie wyżera jak żyd krew w barmicwę. To godny się ożywił, słysząc temat Żydzi. Zlatują się jak muchy, a my jak padlina. Nie dość, że takie żyje, to jeszcze z nas Żydzi. A ja nic nie mówiłem, czytałem kryminał. A ja nic nie mówiłem, czytałem kryminał. Polacy Hitlerowi winni są pomniki za to, że tyle tego robactwa wypalił, ale Żydki się w krzyżu kryją jak górniki. Papieżowi armuchę założyć kazali. Odwiedzał synagogę, tłumaczył telewiz, ale go zakrzyczała rakowa rodzina. Niech pan tutaj nie broni żydowskiej bolszewki. A ja nic nie mówiłem. Czytałem kryminał, a ja nic nie mówiłem. Czytałem. Zgasił już to światło, przecież spać chcą chorze. Skromnie potem wsłuchany w radiowe nieszpory, ten co godnie ból znosił, ale się położył, bo po takiej dyskusji poczuł, że jest chory. Z twardą kulą w przełyku łaziłem po ciemku, zimną wodą spod kranu słodząc suche usta, a bez uchy po łóżku ciskał się i stękał. Kładą tu byle kogo i nie można usnąć. Kładą tu byle kogo i nie można usnąć. Pisali zaraz po badaniach. Teraz już tylko dni do wyroku odliczać. Pod oknem siedział godny, składałem ubrania. Nagle ni stąd, ni zowąd mówię, zdrowia życzę. Wyrwał się z odrętwienia, jakbym był majakiem. O proszę, jednak umie pan mówić, jak widzę. A myśmy już myśleli, z książką to snop jakiś. Nie, proszę pana, mówię, nie snop, jestem Żydem. Odjęło umowę, bo o co tu pytać? Wyraźnie było widać, kiedy się przeraził, że pacjent Żyd już wie, kto jest antysemitą i składzi go przez spisek żydowskich lekarzy. Odszedłem bezskutecznie, próbując przełykać i w ustach mi gęstniała tysiącletnia ślina. Spluń za siebie, mówiło mi coś. Spluń i zmykaj. A ja obracałem w pamięci kryminał. A ja obracałem w pamięci kryminał. A ja obracałem w pamięci